Zaczynamy od wizyty u bejsbolistów, bo poznaliśmy kalendarz na nowy sezon z udziałem ekipy Baron z Wrocław. Pierwsze spotkanie o punkty najwyższej klasy rozgrywkowej wrocławianie rozegrają już 5 lipca, kiedy podejmą Silesię Rybnik. Tydzień później starcie Baronów z Gepardami Żory 26 lipca na zakończenie występu w pierwszej części rozgrywek Baronii podejmą Centaury Warszawa. Później kibice znów będą się mogli nieco stęsknić za swoimi pupilami. Kolejne mecze w stolicy Dolnego Śląska bowiem rozegrane zostaną we wrześniu. Na 6 września zaplanowano starcie z UKS Dęby Osielsko, a w kolejnym tygodniu 13 września Baron z Wrocław podejmą Stal Kutno. Po publikacji komunikatu zarządu Polskiego Związku Rugby można wreszcie potwierdzić, sezon zostanie dokończony na boisku. Wiele związków sportowych, w tym także Polski Związek Rugby, postanowiło zakończyć rozgrywki na różnych szczeblach rywalizacji. W ten sposób swój sezon zakończyły kluby Ekstraligi, które decyzją zarządu nie wyłoniły mistrza Polski w sezonie 2020. Rekomendacja Komisji Rugby 7 sugerowała możliwe długie wstrzymanie decyzji o dokończeniu mistrzostw. Dzięki temu po ministerialnym złagodzeniu restrykcji wypracowano eksternistyczny model rozegrania ostatnich turniejów Pucharu i Mistrzostw Polski Rugby 7. Najpierw zawody o Puchar Polski to już w sobotę w Poznaniu. Stolica Wielkopolski będzie też gospodarzem meczów o Mistrzostwo Kraju w rugby 7-osobowym. Nasza ekipa WASP z Wrocław oczywiście już trenuje. Przygotowania rozpoczęły się 5 maja. Na koniec jeszcze o karate. 19 czerwca w dojo Stara Wieś został podpisany zapowiadany wcześniej list intencyjny pomiędzy Polską Unią Karate, Polską Unią Karate Tradycyjnego oraz Polską Federacją Karate Shin Kyokushinkai. Mając na względzie dobro polskiego sportu, w szczególności rozwój oraz profesjonalizację sportu karate olimpijskiego, czyli karate WKF, karate kontaktowe Kyokushin i karate tradycyjne na terenie kraju i dążąc do zjednoczenia i unifikacji w Polsce w ramach struktur organizacyjnych głównych stylów karate, strony właśnie podpisały ten list. Zobowiązują się w nim do wspólnego działania w ramach struktur Polskiej Unii Karate. Podkreślają, że działanie nie jest skierowane przeciw komukolwiek, nie jest też skierowane przeciwko PZK, którego jako kluby cały czas pozostają członkami.